internet w Polsce. Bardzo fajnie. No, moje ulubione zajęcie. Zdecydowanie. Myślę, że bardzo szybko. Ja zaczęłam robić memy 1,5 roku temu zupełnie przez przypadek, rysując tak dla przyjemności na tablecie, ucząc się też tego tabletu. I w ten sposób powstał pierwszy mem, a ja wszystko co robię to wrzucałam do internetu, mam taki nawyk. I wrzucałam już dużo wcześniej swoje malarstwo i cieszyło się jakimś takim umiarkowanym, mogę powiedzieć, umiarkowaną popularnością. A z memami się zrobiło tak, że jak tylko wrzuciłam pierwszy, potem drugi, to się była tak gorąca reakcja, że po prostu wiedziałam, że muszę to robić, bo też uzależniłam się od tego feedbacku, od tego komunikatu zwrotnego. Bo to fajnie robić coś i kiedy ktoś reaguje na to, to zupełnie jest inaczej niż robienie do szuflady. Pamiętam pierwszy mem. Na pierwszym memie był dżentelmen w XIX-wiecznym stroju, który mówi, że kocha kobiety zadbane intelektualnie. To był pierwszy. Zawsze najpierw jest tekst, znaczy najpierw jest temat w ogóle. To jest temat, który albo właśnie mnie uwiera, albo właśnie mnie cieszy, albo właśnie o nim przeczytałam gdzieś, w książce, którą czytam na przykład, albo w internecie, albo jest to coś związanego z moim codziennym życiem, takim osobistym. I wszyscy się śmieją z tego, co mówię, ale ja to mówię całkiem serio. Najlepiej mi się wymyśla memy w wannie podczas kąpieli. Wtedy się po prostu najbardziej relaksuje, ale też ranek jest też momentem, kiedy ja chyba najintensywniej myślę i mam największe możliwości. I rano też, często w drodze do pracy na przykład, sobie coś jak wędruję, to wymyślam. Generalnie im jestem bardziej zrelaksowana, im mniej mam na głowie, tym lepiej się myśli, a to chyba jest ogólnoludzka zasada. Ja nie wiedziałam, jak to będzie na wernisażach. I to w internecie, no to było oszałamiające. Ilość ludzi, która odpowiada, która jakoś daje znać, że śledzą, była rzeczywiście, jest dla mnie ciągle taką wielką niespodzianką. Natomiast jeżeli chodzi o taki fizyczny kontakt, no to jest coś pięknego. Ja się nie spodziewałam tego, że będą przychodzić do mnie ludzie, głównie kobiety, które będą tak bardzo ciepło ze mną rozmawiać, dziękować mi czy dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami. No naprawdę jest to tak przepiękna jakaś, nie wiem, nagroda za to wszystko niespodziewana, że no nie wyobrażam sobie czegoś przyjemniejszego. Kulturoholizm to fundacja, którą prowadzę z moim partnerem życiowym i zawodowym, Tomkiem Kosińskim. Naszym głównym takim flagowym wydarzeniem jest organizowany przez nas co roku we wrześniu Festiwal Sztuki Przestrzeni Publicznej Arteria. Kulturoholizm, jakby sama nazwa wymyślona przez Tomka, nawiązuje do tego, że to jest nasz pomysł na zastąpienie bardzo popularnych niestety nałogów w Polsce i bardzo niedobrych. Taką nałogiem uczestnictwa w kulturze, który jest nałogiem tanim, zdrowym i ma same zalety. A Arteria ma na celu upowszechnianie sztuki współczesnej wśród Częstochowian. Nie wiem jak jest w Tarnowie, ale Częstochowa nie jest specjalnie blisko ze sztuką współczesną, taką zwłaszcza bardzo bieżącą, krytyczną, czy sztuką społecznie zaangażowaną, czyli taką blisko ludzi. My nie mamy takiej sztuki w Częstochowie, dlatego postanowiliśmy ją sprowadzić do Częstochowy i poznać z nią Częstochowian na ulicy, tam gdzie oni przebywają, czyli na skwerach, placach, w autobusach, w kafejkach. Atakujemy ich tam, gdzie można ich spotkać i chcemy ich przekonać w praktyce, że kontakt ze sztuką współczesną podnosi ich jakość życia i może im rzeczywiście bardzo dużo dać. Myślę, że jako społeczeństwo my nie jesteśmy edukowani do odbioru sztuki współczesnej, która często wymaga pewnego przygotowania. Po pierwsze, po drugie często artyści, może nie powiem często, bo nie chcę tak mówić, ale zdarzają się artyści, którzy czerpią jakąś przyjemność, ewentualnie, nie wiem, jakieś inne zyski z przekazu, że sztuka współczesna jest elitarna, z czym ja się nie zgadzam zupełnie, bo moim zdaniem sztuka powinna być jak najbliżej ludzi i powinna być zainteresowana odbiorcą, a nie twórcą.
bardziej odbiorcą niż twórcą, ewentualnie no, przynajmniej tak samo. I wydaje mi się, że my nie jesteśmy edukowani do odbioru sztuki współczesnej, nie jesteśmy edukowani do rozmawiania o niej i często się jej boimy. I zresztą wystarczy w takim mieście jak Tarnów czy Częstochowa wejść do galerii sztuki poza wernisażem i zobaczyć, jaka jest frekwencja. I to już nam coś mówi, prawda? To pokazuje, że nie używamy tej sztuki, jakby nie szukamy jej. A jest to ze stratą dla nas, bo ja zawsze powtarzam, że sztuka jest jedyną dziedziną życia, która może sobie tak na tak wiele pozwolić. I to jest świetny poligon doświadczalny, świetne laboratorium pewnych zachowań, postaw, myśli, których nie można nigdzie indziej wypróbować i jakby wyartykułować, bo będzie afera. A w sztuce można. I bardzo ważne jest, żeby wszyscy przyjęli do wiadomości, że każdy może być uczestnikiem sztuki, czy odbiorcą sztuki współczesnej. I żeby nie mieć lęku przed tym, żeby pytać, jeżeli się czegoś nie rozumie, to trzeba podejść i powiedzieć, ja tego nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć, mam pełne prawo, żeby to zrozumieć. Do tego namawiam i odbiorców, i namawiam też artystów, żeby myśleli o odbiorcach.